Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warcraft 3 Frozen Throne Lordy Round the Aftermath Patch 1.4.2. A w dzisiejszym odcinku mamy do czynienia z zupełnie nowymi postaciami. Dzisiaj komentatorem będzie ja, nasz niesamowity Navi. Komentator niezrównany, takiego, którego można zastąpić każdym, nawet Happy. Ale w walce dzisiaj będą brali udział nietypowi zawodnicy, których znamy z czołówki światowych niszczycieli mistrzów taktyki. A mamy do czynienia właśnie z, w postaci elfów, Kamilem najzwyczajniejszym, którego nigdy wcześniej nie widzieliście, ale już macie okazję poznać. Jego głównymi atutami jest szybkość, precyzja i pewność działania. A pewność w tym, że nie jestem pewny jaka pewność. Natomiast w postać plagę wejdzie Ghost. Niczym duch będzie przecierał szlaki niezauważonym i niewyczuwalnym, tak jak nigdy dotąd ruszy tam, gdzie nigdy wcześniej. I teraz każdy sobie myśli, Boże, co on pierdoli? A co on pierdoli wie tylko Mr. Pazur, który wciera się w Legion. Legion płonący, który jest tak ognisty i tak ciepły, jak nie jeden pedał. Dobrze, natomiast Dmien, nasz poprzedni sojusznik Kel'Thuzada, który tym razem wciela się w Dalaran, będzie pokazywał, jak to jest używać magii na tak wysokim poziomie, jak Dragon Maw Clan używał swoich smoków, czyli prawie wcale. Mam nadzieję, że nie będą się kłócić, gdzie mają iść i co mają robić z Kel'Thuzadem, bo zakładam, że do tego dojdzie. Chociaż w opisie demka już wiem, do czego dojdzie, więc raczej nie będą sprzymierzeńcami. Okej, ale skoro już mówimy o Kel'Thuzadzie, to mamy do czynienia z krasnoludem, który pewnie będzie zdradzał wszystkich dookoła, bo jak tu nie znać Kel'Thuzada? Koleś, przyjaciel wszystkich, a największy twój wróg. Bo jak to zazwyczaj bywa, nawet zawsze twój najlepszy przyjaciel, znaczy, inaczej, każdy zdrajca kiedyś był przyjacielem. I o tym może wiedzieć równie dobrze Sephiroth, który gra Dragon, Dark Horde'ą. A tam Red Blackhand i inni pozostali będą starali się zdominować cały południowy Kingdom. A przeciwko niemu stanie Warwier, który będzie grał jako Horda. Pamiętacie Trala i jego magiczne młotki i szamanistyczne umiejętności? Tak, to właśnie on. A co możemy powiedzieć o nieumarłych, znanych jako Forsaken? Będzie grał nimi nikt inny jak Miral. Dokładnie ten Miral. Pamiętacie go z poprzednich demek? Nie, dokładnie, bo go tam nie było. Ale to właśnie ten Miral. Tak samo jak Tyki Myki. Również nie znamy, ale CJF znaczy, że to jest naprawdę porządny gracz. Poprzednim razem z CJF pokazali, jaka to jest siła w ich klawiaturach. Tak napierdalali, że połamali ze dwie. Natomiast Satan zagra Silverhandem. Zobaczymy, czy to będzie kolejny niewypał, czy też kolejny dominator. Być może odkryjemy tutaj nową gwiazdę sceny Lordaeronu. A może oczywiście znowu przejemy się smakiem, albo w sumie jakoś tak. Natomiast w tym miejscu znajduje się Veni Vidi Vici. Przybyłem, zobaczyłem i dupy dałem. W postaci Zul'jina będzie i pozostałych troli będzie przemierzał Azeroth, zajmując wszystkie możliwe tereny, ruszając w kierunku Blood Elfów i Silvermoon, które bardzo pragnie zniszczyć. Natomiast Frostwhite, nie mam specjalnie pojęcia, czy na pewno to jest Frostwhite, którego znamy z poprzednich wersji, ale, znaczy poprzednich replay, ale możliwe, że to będzie on. I teraz mogę nic innego jak puścić grę i zobaczyć, co nasi gracze tutaj wymyślą. Na razie widzimy, że trolle prowadzone przez Veni Vidi Vici ruszy w kierunku najbliższego punktu i zajmują swój terytorium. Tutaj widzimy masywny przemarsz jednostek jasno-niebieskich, dokładnie. Silverhand wraz z Satanem ruszyli, oddalają się od jednostek plagi, a one dzielnie gonią. Dzielnie dwie jednostki gonią przeciwko 50, co zrobią pewnie, wybiją ich wszystkich. No ale nie zdradzajmy tego, co tu się stanie, bo tutaj już widzimy totalną masakrę. Jednostki Silverhandu, jednostki Satana pokazują, jak to jest być w piekle. Niestety, patrząc na plugactwa, to są jednostki, które z tego piekła właśnie wyszły i chcą się na nim zemścić. Ale nie będę przedłużał tego, co tu jest nieuniknione, bo to jest zbyt mała ilość jednostek, żeby mogła dać sobie radę. Zobaczmy, co się dzieje w Tirisfall Glade. No, widzimy totalną dominację. Nie widzę z tego, żeby Pazur i Mirial
Mirial? Dobrze mówię? Tak, Mirial, zrezygnowali ze swojego przymierza. Łącznie ze sobą ruszają w kierunku jednostek Dalaranu. A to jest nikt inny, tylko Tidmien. Dokładnie, ruszają w kierunku Kilneas, które zostało zdobyte. Teraz zobaczymy, co tu się naprawdę dzieje. Mamy tutaj tylko Ronina, a on tutaj bije jakąś magiczną wieżyczkę, która jest obserwatorem. Co mu to da? Prawdopodobnie nic, bo tutaj właśnie punkt został przejęty przez elfy. Jeżeli chcemy wiedzieć, to właśnie jednostki Tykimyki ruszyły na stary Dalaran. Czy przyjdzie mu to na zdrowie? Zobaczymy. Jednostki Blood Elfa w Camilla są tutaj nad morzem. Pływają sobie, dopływają tutaj do okolic Sunwell. W zasadzie okolic Silvermoon. Niedługo ruszą na samą studnię, żeby przejąć jej mega moce, które później prawdopodobnie ktoś przyjdzie i zabierze. Natomiast co się dzieje tutaj na południu? Krasnoludy biją mocno wraz z Tedemienem. Patrzcie, jednak to przymierze nastało. Tutaj jednostki Krasnoluda wraz z jednostkami Dalaranu ruszy w kierunku Gnomergan. Oczywiście zmniejszyło to ilość strat, jakie mogły spowodować tutaj gnole. Były one bardzo potężne. Jednak ich ważnym zadaniem teraz będzie utrzymać się tutaj. Tutaj dokładnie w Danmoro. Nie. Danmoro to jest w zasadzie tutaj. Dobrze kojarzę? Tak, Danmoro jest tutaj. A tu mamy... Nie mam kurwa pojęcia co. Jak zwykle, wszyscy mi piszą co to jest, ale ja oczywiście nie pamiętam, bo po co? Po co pamiętasz takie rzeczy, Nabi? Przecież gdybyś pamiętał, to byś kurde nie był tym, kim jesteś. Czyli totalnym gałganem. Natomiast Gilda zostało przejęte przez Forsakenów. Nie było to zbyt trudne. Wszystkie budynki zostały zniszczone. No i Forsykeni mogą się szczycić tym, że mają już 5 punktów kontrolnych, które nie zostały chamsko przejęte przez Płonący Legion. Ale to nie wszystko. Płonący Legion ma całe 8 punktów kontrolnych, więc daje sobie bardzo mocno radę. Bardzo spokojnie będzie sobie creepował kolejne punkty. Kolejne elementy kontynentu będą należały do niego. Natomiast jeżeli chodzi o Eripik, tutaj nie widzimy jednostek Falstada. Czyżby zaczął przejmować tutaj znajdujące się tereny? Dokładnie. Będzie zajmował Stormguard. Dobrze powiedziałem. Przejmą go, będzie kolejny dodatkowy punkt kontrolny. Ale jak przyjdą tutaj jednostki Dalaranu, to może być coś dodatkowego. Tutaj dodatkowe jednostki mogą się przydać. Dziwi mnie, że tutaj jednostki... Nikt nie może mi się przeciwstawić. Czekajcie, czy to trolle coś zrobiły? Nie, tutaj widzimy, że nic się specjalnego nie stało. Nikt nie może mi się przeciwstawić. Czyż nie wiem, co się stało. Chyba to jest jakiś głos bodajże Kil'jaydena. No ale tutaj Dragon Ball Clan jeszcze nie ruszył. Dobrze, dobrze, że tutaj skierowałem, bo właśnie ruszył w kierunku budynków naszego małego tutaj krasnoluda i zajmują tylko co się da. To będzie bardzo łatwe creepowanie, tym bardziej, że ta jednostka nie zadaje zbyt dużych obrażeń. Gorzej będzie, jak pójdą na Ironforge. Ale co tutaj się dzieje? Czyżby ruszyli w kierunku Silvermoon nasze krwawe elfy? Nie! One wręcz w innym kierunku ruszyły. One ruszyły na południe i odpierają trolle. Trolle, które próbują zająć właśnie Silvermoon. Nie chcą dopuścić, żeby jednostki krwawych elfów zdobyły jakiekolwiek przyczółki. Te niedźwiedzie są naprawdę bardzo potężne. Są w stanie wytrzymać naprawdę spory zasób obrażeń. Ale czy to będzie wystarczające? Czy to będzie wystarczająca odporność na jednostki znajdujące się dookoła? Niestety, może okazać się to zbyt mało. Jednostki krwawych elfów są mimo wszystko bardzo mocne. Tutaj Haldoron Brightwing zadaje obrażenia obszarowe, atakuje 4 jednostki na raz, więc to jest bardzo sporo. No może nawet i więcej, nie widzę dokładnie. Raz, dwa, cztery, pięć. 5 jednostek dostają obrażenia z jego magicznych strzał. I czy to jest wystarczająca ilość dla niego? Możliwe, że to jest niewystarczająca ilość, żeby poradzić sobie w Ghostlands z atakiem zmasowanych jednostek troli chłopców głów. Musieli się wycofać, musieli uciekać. Tym bardziej, że jego jednostki zamieniają się w Wretched i nie mogą sobie pozwolić na straty. Niestety te straty następują. Na szczęście jednostki trolla nie są tutaj w najlepszej sytuacji, bo mimo wszystko tracą swoje jednostki. Witch doktorzy starają się tutaj cokolwiek robić, leczyć swoich przyjaciół, swoich towarzyszy, swoich troli. No niestety, póki nie upgrade'ują się, będą bardzo mocno zostawiać w dupę.
Powiedział w dupę, jak brzydko, brzydko. A co się dzieje tutaj? Tutaj oczywiście nic się nie dzieje, natomiast Dalaran został odkryty. Nowy Dalaran został przejęty przez Tedemiena. Czy to mu da jakieś możliwości? Na pewno większe niż to, że z Forsakeni nie zajęli Valkyrionu. Valkyrion, który dałby im Valkyrię, które bardzo, bardzo mocno przysporzyłyby się w jego walce. Tymczasem jednostki Scourge muszą dawać sobie radę ze zmasowanym atakiem Silverhandu. Silverhand bardzo mocno napiera. Idą na Andorhal. Andorhal jest ich głównym celem. Będą prawdopodobnie chcieli połączyć wszystkie najważniejsze stolice, a w zasadzie miasta znajdujące się na tej części. Mianowicie Andorhal, Stratholme oraz Lordaeron. Ale Lordaeron będzie o wiele trudniejszy może do zgryzienia, bo tutaj mamy zmasowany atak. Mój Boże, w tym momencie został zaatakowany Andorhal z dwóch stron. Został zaatakowany przez Silverhand oraz Forsaken. Tutaj jednostki Scourge muszą się wycofać, bo nie mają możliwości tego przetrzymać. Chyba, że w tym momencie... Nie! O nie! Aleksandros Morgrain upadł! Scarlet Crusade wchodzi do akcji. Teraz największym jego wrogiem będzie Forsaken. Będzie starał się zaatakować go i niszczyć. Czy... Mój Boże, Kult zaatakował Andorhal. Fu! Scarlet Crusade to tył. Te obrażenia mogą zbyt mocno wpłynąć na przebieg całej bitwy. Muszą teraz się jednostki Scarlet Crusade wysuwać. Chyba, że pozwolą jednostkom Forsaken ruszyć w kierunku swoich nieprzyjaciół z Kultu. Może być to bardzo przydatne w tym momencie, gdyż Kult zostanie otoczony. Ale widzimy tutaj, że niespecjalnie dąży do tego otoczenia. Tutaj Sylvanas rusza w kierunku niedobitków, a w zasadzie świątyń potępionych, które tutaj są właśnie tworzone przez jednostki Ghosta. Ale niestety dojdzie do tego, że Arthas będzie musiał się wycofać. Wycofać jak najszybciej za linię wroga, gdyż jego życie zostało zagrożone. W tym momencie bardzo szybko może upaść. Będzie upadek. Złamie sobie nogę, złamie sobie krocze i nie będzie już mógł być Lich Kingiem. Bo gdyby nie to, to korona mrozu, tron mrozu i mróz mrozu mógłby być mrozu. Co ja pierdolę. Ale tak się wkręciłem, że nawet nie zauważyłem, jak minęło 12 minut. Pomścić Zul'jina ruszyło! O Jezus Maria, nawet nie ruszyło, ono się tutaj telepie. Dragon Maw Clan ruszy w kierunku Hordy. Zajmuje pierwszy przyczółek. Pierwszy punkt kontrolny, który znajduje się tutaj na północny... W sumie w centralnym Eastern Kingdoms. Jakby nie patrzeć, Drektar musiał się wycofać, ale czy on przeżył? Nie! Drektar zginął, a razem z nim Gorn. Gorn tutaj dostaje naprawdę srogi w pierdzie. Musiał się wycofać ze swoimi jednostkami. Widzę, że tutaj niewiele ich zostało. Na tej części dominują krasnoludy. To jest bardzo zła wiadomość. Bardzo, ale to bardzo zła, gdyż krasnoludy mogą tutaj zdominować całą południową część. Dark Horda ma tylko 4 punkty kontrolne, Horda zaś ma tylko 3. Jedynym przeciwnikiem może okazać się Dragon Maw Clan, który niestety atakuje teraz trolle. Ale co to? Czyżby krasnoludy ruszyły na południe? Ruszyły, ruszyły jak ta dziś. Natomiast na północy krwawe elfy usilnie starają dostać się do Silvermoon. Niestety jest to niemożliwe, gdyż zbyt mała ilość jednostek mu na to nie pozwala. Chociaż, jeżeli tak dalej pójdzie, to Halduron zostanie martwy. A to będzie największa możliwa strata dla naszego zawodnika niebieskiego w postaci Ghosta. Jeżeli zaraz jednostki tutaj Kultu nie ruszą na dół, nie pomogą mu, to będzie najgorsza możliwa opcja. Co się dzieje? Mój Boże! Uluju! Trolle ruszyły w kierunku Silvermoon. Czy one są w stanie przejąć ten nieaktywny jeszcze punkt kontrolny? Może okazać się to stanowczo za mało, a w zasadzie może to się okazać niemożliwe, jeżeli tutaj zaraz nie pojawi się Kael'thas. A jeżeli on się nie pojawi, to może być tylko koniec. Koniec krwawych elfów. No, trochę mu nie poszło. Poszło mu jak przysłowiowo kurwie w deszczu. Elves, give me a second. Essence. You will lose it anyway. No, nie dziwię się, że nasz przyjaciel Kamil przegra to tak czy siak. Oddanie esencji będzie bardzo dobrym pomysłem dla naszego zawodnika, tym bardziej, że Dalaran, a w zasadzie Tedemiel będzie wiedział, co z tym zrobić. Później przyjdzie i zrobi tutaj naprawdę srogi rozpierdol. A co to się dzieje? Ansiremus, Runewaver, ruszył w kierunku swojego Dalaranus. Tutaj, no w sumie to są pociemia Dalaranus, z których można było tutaj się dostać.
zwykłym, starym Dalaran, który jest tutaj gdzieś niedaleko. Dziwię się, że nikt nie wziął tej księgi doświadczenia. Zawsze tutaj ona sobie leży i nikt jej nie bierze. Co się dzieje tutaj na południu? Mam wrażenie, że coś miało minąć. Dokładnie! Dark Horde została zniszczona. Tutaj weszli jak w masło. Jak kutas w ciasto, jebać bastion. No i to jest właśnie jedna z taktyk, którą bardzo podziwiam. Zablokowanie Laser Fell turret, które naprawdę robią srogie obrażenia. Zostały zablokowane przez jednostki Krasnoluda z przymierzonym Dalaranem. Teraz wchodzą w kierunku Burning Steps. Tam już nie zostanie kamień na kamieniu. Tutaj jedyne, co mogą prosić jednostki Dark Horde dowodzone przez Sephirotha o litość, bo nawet w Outlandzie nie radzą sobie tak dobrze. Są odpierani przez płonący Legion. Tutaj muszą cofać się do Hellfire Peninsula, a w zasadzie Hellfire Penisual. Ha, 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 jak te dowcipy o penisach i siusiaczkach. Hellfire City ale niedługo będzie upadła, jeżeli tak dalej pójdzie. Tym bardziej, że Shattrat jest w rękach tutaj naszych przyjaciół z Burning Legionem i Adal tutaj również sprawuje swoją władzę. Kolejny punkt kontrolny Dark Horde zostaje zabrany. Co to się dzieje? Diodore Amore zostaje tutaj. Absolutnie nie wiem, co się z nim dzieje. Tak sobie pierdolę bez sensu. Co się dzieje tutaj? Andorhal został zaatakowany przez jednostki Scarlet Crusade. Tutaj możemy zauważyć piękne dowodzenie jednostkami. Ciężkie, oblężnicze tanki zostają z tyłu. Nie wchodzą bezpośrednio do walki, chociaż powinny troszeczkę pomóc w niszczeniu wież duchów. Natomiast jednostki leczące Scarlet Priest pomagają, leczą swoich piechurów. Leczą bardzo, bardzo szybko, bardzo, bardzo mocno. Ale czy to jest wystarczające? Kurczę, oni chyba jednak nie leczą. To jest dziwne. O, mają Bloodlasta. A nie wiedziałem, że te jednostki mogą mieć Bloodlast. No, no chowacie. Jakich rzeczy ciekawych może się dać? Można się dowiedzieć. Ło! Został uruchomiony Axramas. Skurcz rusza w kierunku starej. No, kurczę, rusza. Idzie po prostu po punkt kontrolny, nie będziemy się tu pierdzielić. Sam Naxxramas nie może przejąć punktu. A jednak się zdziwiłem. Myślałem, że Naxxramas nie jest w stanie. Badania zakończone. Oblegają nasze miasto. Gigi. What the fuck? No, Krasnoludy bardzo ładnie sobie radzą, mają się na się punktu kontrolny. Elfy chyba nic nie robią, ale ja powinienem mieć cały czas na nich wizję. Czy on idzie w Illidari? Bardzo prawdopodobne. Ej, ale to by było śmieszne, gdyby jednostki Dalaranu zabiły Kael'thasa tylko po to, żeby dostać tą esencję. Ej, ale tak czysto teoretycznie chyba mogło to zrobić, nie? Miasto Sojusznika potrzebuje pomocy, bo jeden mały Wretch tutaj próbuje wszystkich zniszczyć. Co się dzieje tutaj? No tutaj niewiele się dzieje. Jednostki Forsaken, a w zasadzie jednostki nieumarłych niszczą wszystko, co się da. Niszczą budynki, bo po co mają zostawiać jakiekolwiek ślady po sobie. Co się dzieje na południu? No, południe zostało przejęte. Brand Brosbin has unlocked the secret of Ulduar. No, tutaj podziemia zostały odblokowane. Ciekawe, czy Bran ruszy... Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Co dokładnie tutaj się stało? Wow! From the danger pledge... Remove force to Azeroth... Aha! Czeszczą nasz święty gaj. Nic nie wiem, co chodzi. Tutaj sobie krasnoludy robią bazę. Nie dziwię się, fajnie sobie zrobić bazę w Ulduarze. Tutaj jakiś gościu panu. Ja się dziwię, że... O! No właśnie! Chciałem powiedzieć, że dziwię się, że Bilgana nie sobie nie wzięli, ale jednak przyszli po niego. Czyżby nie umarli, ruszyli dopiero teraz? A nie? Jednak nie. Jednak to już dawno zostało zajęte. Więc bardzo dobrze. Co się dzieje tutaj, na południu, na północy? Trole bardzo ładnie sobie radzą, ruszyli w kierunku północy i zajęli spokojnie Sunwell. Sunwell teraz jest pod ich władaniem, niestety problem polega na tym, że nic z nim nie zrobią, póki nie znajduje się tam esencja, a tej esencji nie ma.
Empowered High Priest. Wygląda bardzo ciekawie, zwłaszcza, że te pioruny wychodzą mu z rąk. Krasnoludy. Trolle ruszają w kierunku Ghostland. Może, ale tylko może, ruszą do Eastern Plaguelands, żeby zająć się Scarlet Crusade. Byłoby to bardzo ciekawe, gdyż bardzo rzadko widywałem walki między tymi frakcjami. So, Kel, will you betray or not? Sorry, but yes, we don't have Silverhand. Yep. And then left. Elf. Is shit, but I never will attack you. Ok. Dobra, tutaj widzimy przejście na stronę Illidari. Trzeba przejść sobie tędy tutaj. O, pyk, 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 pyk. I have peace with you, my friend. You too. O, still better love story than Twilight. Co się tu dzieje? Aha, dobra, tutaj robią się bazy Illidari. No bardzo fajnie teraz. Burning Legend będzie miał trochę dodatkowych punktów kontrolnych do przejęcia. Brawo! Będziesz mu prawą ręką. Albo i nie. Co się dzieje na południu? Krasnoludy ruszyły w kierunku Kargat. A tam? A tu? Wow. Tral. A więc ruszyli w kierunku. Prince Kal and his Blood Elves have legion offered for power. They have gold, demon blood. Fell Elves. O! A to jest ciekawe. Sprzymierzyli się z Legionem. A to jest teraz bardzo ciekawe, bo Legion posiada przymierze z Forsakenami. In pursuit within a storm which Maiev and... Aha. Znaczy, że Maiev ruszyła do oboju i teraz będzie poszukiwała i ścigała. Święty Gaj. Święty Gaj. No. Bardzo ładnie. Ale mi się brawo. Tutaj jednostki Forsaken ruszają sobie na Andorhal. Zajmuję go bez problemu. Bo czemu miałby sobie problem? Przecież kurde, wchodzę jak do siebie. Dzień dobry. Dzień dobry, ja przyszedłem po swoje. Spoko, spoko, proszę wejść. Tak samo będzie z Silverhandem. Powiedzmy sobie szczerze, Forsaken ma o wiele, 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 wiele więcej pieniążków prawdopodobnie. Nie ma. Ale na pewno ma więcej wojska, bo 100 do 84 niż 104, który ma 100. Co się tu dzieje? Oblegają nasze miasto! Po prostu zajmują kolejne. Co robią trolle? Nic nie robią, ale przywołali Hakara the Soulflayera. Jest to bardzo potężna jednostka, jest to jedna z mocniejszych jednostek bohaterów. I można go bardzo szybko zdobyć. To jest bardzo właśnie fajne w tym bohaterze. 2300 punktów HP to jest całkiem sporo. To jest duża wytrzymałość, tym bardziej, że posiada obrażenia chaosu, które zadają wszystkim takie same ilości. Nie ma żadnej obrony przeciwko nim. Co się dzieje tutaj? Tutaj mi coś pinguje. No, tutaj Illidan sobie stoi, odpoczywa. No, sobie przyzywa tutaj coraz więcej myrmidonów. Bardzo ładnie, no. Cieszę się, że coś tutaj robić. No, o, a tutaj budynki zostały zniszczone. Szkoda. Widzę, że kult no, nie pierdoli się w tańcu. Przyszedł, wziął swoje. Zabił, zniszczył. A tutaj budynki są dobijane. Ciekawe, czy Bilgan umarł. Zobaczmy. Nie, Bilgan jest tutaj. Na południowej części Northrend. Tutaj chyba zrobili sobie bazę w Hollingfjord. No i prawdopodobnie będą się tutaj osiedlać. Bardzo ładne miejsce. Uwielbiam fiordy. Czasami można by było ich tutaj zostać. Patrzcie, jak tu pięknie zlodowaciały nabrzeża. No normalnie nic, tylko się obalać. A oblegają wasze miasto. Tutaj się nie dziwię. No bo kurczę, co to jest za miasto? To jest jakaś pokraka. No, Kargat zostało całkowicie zniszczone. Nie ma po co nawet patrzeć na to zniszczenie. O, tutaj mamy teleport, który prawdopodobnie przenosi nas gdzieś tutaj. Tak? A jak tutaj przyjdą, to... w Crossworks będzie naprawdę srogi pierdol. Ale co to tam? Dark Horde już nie ma co powiedzieć. W Burning Steps jest zajęte całkowicie. Dalaran ma tylko 3 punktów kontrolnych. Kurczę, ja na miejscu Krasnoluda bym trochę mu ich oddał. No, ale jakby nie patrzeć. Nie ma sensu. Przecież trzeba być potęgą, co nie? Kael'thasad? Sylvanas sobie śpiewał found the new religion of Cult of the Shadow. A spare the fruit of forsaken. Deep with the... Bezczeszczą nasz święty Gaj. Spirit, coś.
co? Chyba nie skumałem zbytnio. Znowu zrobili jakiegoś eventa, którego nie znam. No ale nie szkodzi. Wiem, że powinienem trzymać na Kamilu, bo tutaj wszystko mówią, wszystko pokazują. O! Nie wiedziałem, że tutaj jednostki Dragon Ball Clanu się znajdą. Ale jednak ruszyły tutaj na północną część do Netherstorm i zniszczyły budynki, które należały do Phelpsów prowadzonych przez Kamila. Więc upadł bardzo szybko. Upadł szybciej niż stał i nie miał okazji się podnieść. Po prostu został całkowicie zniszczony. A co to się dzieje? Tutaj parę jednostek Dragon Ball Clanu zaczyna bić się z jednostkami Kamila, a także z jednostkami Dark Hordy. To jest po prostu ciekawe, bo tutaj w sumie Dark Horda była na straconej pozycji, a tutaj przychodzi i zaczyna ich niszczyć. No, jakby nie patrzeć, Phelpsy też niewiele robią, a Burning Legion o dziwo ma tylko 2 punkty kontrola. Jest to bardzo niepokojąca wieść. Jest to wręcz bardzo straszna wieść. Ja się zastanawiam, jak oni się tutaj znaleźli. Aha, po prostu tutaj. Pewnie jak tutaj się otwiera i można się znajdują, to wtedy tak. No. Tak, Nabi, dokładnie tak. Tak jak mówisz. Ło! Naprawdę trolle pokazują kawał solidnej roboty. Nie wiedziałem, że dadzą sobie aż tak dobrze radę. Tym bardziej, że zacząłem od nich, a to było tak przypadkowo. Tym bardziej, że demko zostało nastawione na tych oto tutaj gałganiarzy. Tych małych, pokracznych pokurczy, którzy będą naprawdę siali zamęt i zniszczenie ze swoimi małymi flintami, swoimi maszynobleżniczami. Ja pierdolę, Nami, co ty pierdolisz? Weźcie się czasami zamknij. I to jest właśnie... Święty geju. I to jest właśnie ten święty gej, którego warto zakończyć w tym momencie. Moje zgrabne pierdolenie uważam za zakończone. I szczerze, zapraszam Was do kolejnego odcinka. Zobaczymy, czy będzie on równie fascynujący i równie ciekawy, co ten. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, walnijcie komentarz, no i przede wszystkim udostępnijcie, puszczajcie to dalej w eter, żeby ludzie widzieli, żeby można było więcej osób zaprosić na ten kanał, żeby polska społeczność World of Warcraft... Polska społeczność Warcraft 3 miała możliwość większego rozwoju. Zainteresujmy coraz większe grono naszych znajomych, żeby zaczęli grać w tę zasłonę grę, jakim jest Warcraft 3. A już niedługo, a może i za jakiś czas, Warcraft 4. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!